Panie senatorze, kończy się kadencja. Co uznałby pan za swój sukces, a co za porażkę? Szanowni państwo, 4 lata to długi okres i pełniąc funkcję senatora miałem nadzieję, że będę mógł zmienić parę rzeczy, stan rzeczy w wielu kwestiach. Czasami zaskakiwał nas los, chociażby takimi wydarzeniami jak powódź i cieszę się, że moja skromna osoba mogła przyczynić się do pomocy wielu samorządom w zakresie likwidacji szkód popowodziowych. Leśna, Olszyna, Gryfów to miejscowości, które przez ostatnie lata bardzo ucierpiały w wyniku powodzi i mam nadzieję, że gołym okiem widać, że mieszkańcy nie zostali zostawieni sami sobie, że pomoc była kierowana zarówno do pojedynczych rodzin, jak i do poszczególnych samorządów. Wyremontowano drogi, zrobiono nowe mosty, ale też w wielu kwestiach liczyła się taka pomoc dla wielu osób, które czasami 2 lata z rzędu były skrzywdzone przez powódź. Ale nie tylko sprawami powodziowymi oczywiście żyliśmy przez ostatnie 4 lata. Przez cały okres swojej pracy w Senacie starałem się wpływać na to, żeby jakość połączeń, szczególnie kolejowych, w naszym regionie uległa zmianie. I myślę, że na końcu swojej kadencji mogę się pochwalić, że zmierzamy z niektórymi zamierzeniami do końca. Elektryfikacja linii kolejowej do Zgorzelca z Węglińca, ten ostatni bardzo newralgiczny odcinek, ma być zakończona sukcesem do końca roku w postaci wykonania projektu technicznego i przyjęcia tego zadania do realizacji z nowej perspektywy unijnej. Prawdopodobnie już od grudnia ponownie pojedziemy do Warszawy z Węglińca, ale także z połączeniami tego odcinka i ze Zgorzelca i z Lubania. Będziemy mogli jechać bezpośrednio, bez przesiadki. To są niby takie bardzo proste rzeczy, ale przez wiele lat nie mogliśmy doczekać się ich realizacji. Starałem się być aktywny. Parę lat temu do Węglińca na spotkanie z samorządowcami przyjechał wiceminister do spraw kolei, pan minister Masel, który na miejscu zobaczył, że są pewne problemy, które wymagają innego załatwienia niż było to do tej pory. Myślę, że mam swój udział w tym całym procesie i że niedługo będziemy się cieszyli z lepszych i szybszych połączeń i do Wrocławia, i do Warszawy. Cały region jeleniogórski wymaga jeszcze wielu zmian. Mam nadzieję, że już wkrótce zostanie wykonana elektryfikacja odcinka między Lubaniem a Zgorzelcem, co uda nam się zamknąć cały układ regionalny w połączenia bezpośrednio w tym układzie euroregionu Nysa, obejmującego zarówno Saksonię, jak i region jeleniogórski oraz kraj liberecki po stronie czeskiej. To są ważne rzeczy, które będą promowały walory turystyczne naszego regionu. Ale oczywiście każdy chciałby przede wszystkim czuć się w swoim miejscu zamieszkania bezpiecznie i mieć pracę. Dlatego też część swojej aktywności kierowałem w obronie miejsc pracy. Szczególnie tych związanych z kombinatem turoszowskim, z elektrownią, z kopalnią, ze spółkami zależnymi. Chciałem, żeby tak zwane optymalizacje zatrudnienia były przeprowadzane w zgodzie ze stroną społeczną, żeby nie wywoływać nadmiernego bezrobocia i żeby te miejsca pracy mogły wpływać w dalszym ciągu na stabilizację w regionie. Myślę, że w znacznej mierze to się również udało. Świadczy też o tym budowa nowego bloku energetycznego w elektrowni Turów. Budowa, która już została rozpoczęta, która będzie kontynuowana do 2019 roku. Ona zapewni miejsca w tym naszym regionie, miejsca pracy oraz przyczyni się także do wzrostu gospodarczego w trakcie jej budowy. To jest inwestycja na ponad 4 miliardy złotych. Zatem jestem przekonany, że wiele przedsiębiorstw lokalnych będzie zaangażowanych w realizację tego zadania. Ale to są czasami rzeczy, które są
na takim dużym poziomie abstrakcyjności, często tego nie widać. Chciałem przez tą swoją kadencję udowodnić, że parlamentarzysta może być blisko ludzi. Stąd wiele spotkań, czy to ze środowiskami senioralnymi, czy uniwersytetami trzeciego wieku, czy nawet zwykłymi kołami gospodyń wiejskich, uczestnictwo w wielu lokalnych imprezach dożynkowych czy oficjalnych. Chciałem, żeby moja kadencja to było także rozwijanie poczucia patriotyzmu wśród najmłodszych. Wiele konkursów, które udało mi się zrealizować, właśnie miały na celu pobudzanie takiego poczucia i więzi z naszym miejscem zamieszkania, kultywowania tradycji i tego poczucia patriotyzmu wśród najmłodszych. Panie senatorze, jakie ważne ludzkie sprawy udało się panu załatwić w ciągu tej ostatniej kadencji? Ludzie mają naprawdę wiele problemów, z którymi nie wiedzą, do kogo się zwrócić. To jest czasami nękanie przez operatora telekomunikacyjnego. To są problemy natury rodzinnej w bardzo mieszanych związkach, gdzie rodzice nie są w stanie razem wychowywać dziecko i kłócą się, do kogo te prawa mają być należne, przypisane. Żyjemy w czasach, gdzie jedno z rodziców mieszka w Anglii, drugie w Niemczech, a dziecko pozostaje u dziadków. To są bardzo skomplikowane sprawy. Nie wierzę, że oczywiście ktokolwiek w pojedynkę jest sam w stanie sobie czasami z tym poradzić, bo wymaga to naprawdę mocnych charakterów i takiej olbrzymiej wiedzy prawniczej. Mam nadzieję, że każdy, kto czuł się w kłopocie, mógł się zwrócić i umiał dotrzeć do także mojego biura. Świadczą o tym te poszczególne interwencje. Także w sprawach dotyczących relacji między urzędem czy między samorządem a daną osobą. Żyjemy w czasach, kiedy każdy chciałby mieć poczucie stabilności, ale wpadamy w różnego rodzaju kłopoty i ludzie zwracają się o tego typu pomoc. Oczywiście senator nie może niczego gwarantować, ale zawsze może podpowiedzieć, jak właściwie należy podchodzić do rozwiązania każdej sprawy i w ten sposób chciałem wszystkim ludziom pomagać i doradzać. Panie senatorze, jakie cele stawia pan sobie na następną kadencję, jeżeli oczywiście zostanie pan obdarzony zaufaniem swoich wyborców? Oczywiście te moje cele są skrojone na moje możliwości, które mogłem poznać przez 4 lata, jak należy tą swoją aktywnością sterować. I chciałbym w dalszym ciągu poświęcać się wzmacnianiu kwestii połączeń, szczególnie kolejowych. Drogi mamy i o drogi samorządy dbają, dba województwo. Tutaj można tylko ewentualnie dbać, żeby ten mój subregion nie był pomijany w tym udrażnianiu połączeń komunikacyjnych, poprawie komunikacyjnej, ale chciałem w dalszym ciągu swoją aktywność skupić na połączeniach kolejowych, żeby to przysłowiowe pendolino, o którym już kiedyś mówiłem i wypowiadałem się w mediach, nie było rzeczą nieosiągalną dla mieszkańców Lubania czy Zgorzelca. Żebyśmy mogli korzystać z tego połączenia jak pełnoprawni mieszkańcy naszego kraju, żebyśmy mieli komfort podróżowania, żeby naprawdę te połączenia kolejowe odciążyły nasze drogi, autostrady, które są po prostu zatłoczone. To jest jeden wycinek. Inny wycinek to jest naprawdę konieczność, ja to widzę, spotykania się z ludźmi w ich miejscu aktywności i promowania tych aktywności, szczególnie kobiet. Mam takie wrażenie, że tu jest wiele rzeczy do zrobienia. Pobudzanie aktywności lokalnej, pobudzanie aktywności kobiet i promowanie tego nawet na szczeblu Senatu. Wydaje mi się, że mogę się pochwalić jednak pewnymi osiągnięciami w tym względzie. Nawet wystawa, którą udało się zorganizować w Senacie, dotycząca repatriacji, pokazała, jak ciekawe losy mają mieszkańcy, mieszkający właśnie w naszym regionie i że warto o nich mówić, warto je pokazywać. W tym zakresie widzę wiele rzeczy do zrobienia.
Panie senatorze, co chciałby pan powiedzieć osobom, potencjalnym wyborcom, którym nie udało się do tej pory pana poznać? Chciałbym im życzyć po prostu wszystkiego najlepszego, bo mam takie wrażenie, że każdy z nas żyje swoim życiem i do senatora, do parlamentarzysty trafia już wtedy z najtrudniejszymi, nierozwiązywalnymi sprawami. Więc życzę, żeby nasi mieszkańcy po prostu takich problemów nie mieli, że musieliby aż interweniować u senatora. Ale jeżeli tylko ktoś będzie w takiej sytuacji, że nie będzie widział wyjścia, to deklaruję, że będę starał się pomagać w możliwy dla siebie sposób, otwierając drzwi czy do urzędów lokalnych, czy do tych ministerialnych. Ja wiem, że nie jest łatwo wielu osobom ocenić swój problem. Ja wiem, że parlamentarzysta nie może załatwić każdej sprawy, ale z pewnością dobre słowo i być może nawet drobna podpowiedź powoduje, że nagle sprawy nierozwiązywalne nabierają zupełnie innego znaczenia, że są pewną przeszkodą, którą udaje się pokonać. Jeżeli ktoś chce w dalszym ciągu mieć tego typu gwarancje z mojej strony, to oczywiście zapraszam i do wsparcia mnie w wyborach, ale także do tego częstego kontaktu ze swoimi sprawami.